Wiarygodność biblijnych opowieści o Jezusie jest kwestionowana przez wielu ludzi naszych czasów. Niektórzy z tych ludzi szydzą z nadprzyrodzonych zdolności, które przecież burzą wcześniejsze wyobrażenia o tym, co jest po ludzku możliwe, i nieugięcie zaprzeczają, że Bóg człowiek z Ewangelii kiedykolwiek żył. Inni przyznają Jezusowi pewną miarę historycznej rzeczywistości, ale opisują Go jedynie jako charyzmatycznego nauczyciela zasad etycznych lub duchowych. Do nowotestamentowej relacji o Chrystusie z Galilei dodaję jednak pokornie własne świadectwo. Z osobistego doświadczenia wiem, że Jego życie i cuda są prawdziwe, bo widziałem Go wiele, wiele razy. Obcowałem z Nim i sam otrzymałem od Niego potwierdzenie tych rzeczy. Wiele razy przychodził do mnie jako dzieciątko Jezus i jako młody Chrystus. Widziałem Go przed ukrzyżowaniem, a Jego twarz była bardzo smutna. I widziałem Go w chwalebnej postaci, w jakiej ukazał się po zmartwychwstaniu. Jezus nie miał jasnej karnacji, niebieskich oczu i blond włosów, jak przedstawiało Go tak wielu malarzy na Zachodzie. Jego oczy były ciemnobrązowe, a skórę miał oliwkową, co świadczyło o Jego azjatyckim pochodzeniu. Czubek Jego nosa był lekko spłaszczony. Jego wąsy, skąpa broda i długie włosy były czarne, ciało i twarz kształtne. Ze wszystkich obrazów, które widziałem na Zachodzie, przedstawienie Hoffmana najwierniej oddaje dokładne rysy twarzy wcielonego Jezusa. To nagranie, przesłanie, zawiera jedne z najważniejszych informacji, jakie potrzebuje świat ludzi usłyszeć oraz wprowadzić w praktykę. I możesz być posłańcem tych prawd, ukochana istoto boska. Wystarczy tylko, że zaproponujesz wysłuchanie tych wiadomości swym bliskim i znajomym. Chodzi nam jedynie o przekaz dobra z dobrej woli. Wiedz, że kocham Cię z czystego serca, z pokorą, bezwarunkowo i pragnę Twojej miłości dla nas wszystkich. I tak się stało.